Dzień dobry, witamy Was serdecznie w Fotowoltaika bez usterek. Dzisiaj będziemy mówić o gadżetach. Marcin, wspominałeś ostatnim razem, że masz dla mnie jakieś ciekawostki. Tak, obiecałem, dotrzymuję. Mamy trzy gadżety. Pierwszy gadżet to jest magazyn energii. I on ma dwie zalety. Pierwsza to jest coś pod Ciebie, bo Ty bardzo lubisz słowo niezależność. Tak. No to magazyn energii powoduje jedną rzecz. Jesteś totalnie niezależny od zakładów energetycznych. Masz swoją instalację, swój prąd, swój magazyn energii. Nie interesuje Cię sprzedaż, odkup energii. Po prostu jesteś sam na swoim. No i to brzmi elegancko, jak dla mnie, użyte na miarę. To już jeden masz. Teraz drugi gadżet. Drugi gadżet to jest ładowarka samochodów elektrycznych. To jest coś, co już dzisiaj wprowadza Cię w przyszłość, dlatego że od 2035 roku nie kupisz nowego auta na tradycyjne paliwo. Aha, no dobra. To jest daleko, ale... A powiedz mi, czy montując, kupując instalację fotowoltaiczną, ja muszę od razu się decydować na zakup takiej ładowarki, czy ja będę w dowolnym momencie użytkowania ją sobie dostawić? Możesz ją sobie dostawić, ale już warto od początku myśleć, jak dużą instalację musisz mieć. Okej, czyli jakiś zapas trzeba sobie uwzględnić. Dokładnie tak. A trzeci gadżet to już jest takie dla już naprawdę gadżeciarzy. O, już szykuje się, no. To są rozwiązania typu smart home, czyli takie rozwiązania, gdzie zarządzasz energią i urządzeniami we własnym domu, co jest trochę gadżetem, bo faktycznie możesz się pobawić ustawieniami, jeżeli chodzi o urządzenia, które masz w domu. Ale jeżeli byś nie miał magazynu energii, to też drastycznie wpłynie na to, ile energii będziesz sprzedawał, odkupował, czyli rozumiem, czas zwrotu z inwestycji. Czyli taka optymalizacja jednak się pojawia. Tak. Marcinie, dziękuję Ci bardzo, bo połechtałeś moją naturę gadżeciarza, bo jednak bądź co bądź, magazyn energii, ładowarka samochodów elektrycznych i smart home to rzeczy naprawdę najwyższej próby. Podobają mi się i bardzo doceniam, że jesteście też na takie rzeczy przygotowani, żeby dać ludziom troszeczkę jeszcze takiego szczęścia i zadowolenia. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się czołem. Dzięki, Marcin. Cześć.